Chrystus woskres. Dzięki naszemu Panu, że zmartwychwstał. Dzięki Ojcu, że Go zbudził z martwych, że Jezus żyje, że jest w niebie, że króluje, że stawia się za nami, że dał nam to wspaniałe słowo. I będę się dzielił dzisiaj, jak zawsze, Bożym Słowem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragnę czytać Słowo Boże z Objawienia, 3 rozdział, wiersz 7. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana staną, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Cię umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcem uczynię filarem świątyni Boga mojego i już w niej nie wyjdzie, z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czytając ten fragment, pragnąłbym zwrócić uwagę, tak mi bardzo zapadł drugi wiersz, że tutaj, gdy Bóg mówi do zborów, mówi także do zboru Filadelfii. I widzimy, że On dokładnie zna każdy kościół, każdy zbór, zna każdego człowieka. I tutaj właśnie ciekawy list, może jakżeście zwrócili uwagę, no nie wiem, nie zauważyłem tu jakiejś krytyki, czegoś, co po prostu byłoby tragiczne do jakiegoś zboru mówione, ale co ważne, to ten zbór był zborem, który się trzymał Bożego Słowa. On miał niewielką moc, mówił, nie małą masz moc, choć niewielką masz moc, ale zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się mojego imienia. Bracia, siostry, to jest najważniejsze. Często może się podąża za różnymi przeżyciami, za różnymi mocami, a Słowo Boże jest gdzieś tam na odstawce. Słowo Boże się często jest na drugim planie. Ale tutaj Bóg mówi konkretnie, choć masz tą niewielką moc, ale zachowałeś moje słowo. Zdrowy Kościół, zdrowy zbór, to jest ten zbór, który zachowuje Boże Słowo i żyje według tego słowa. Tak jak już tu dzisiaj brat Stasiu mówił, właśnie żeby żyć, zachowywać to słowo, żyć według Niego, upodabniać się do naszego Pana. I tutaj w tym liście właśnie Bóg nam mówi, żeby ci po prostu choć tak postępują, ale uważali i żeby patrzyli na swoje, trzymaj, przyjdę rychło. Pan mówi, że przyjdzie, ale trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony swojej. Nie można lekceważyć, nie można tracić czasu i po prostu raz do jakiegoś czasu żyje dobrze, a potem po prostu odstępuje od Bożego Słowa. Trzeba po prostu żyć stabilnie takim życiem dla naszego Pana przez całe swoje życie. I dlatego pragnę jeszcze dzielić się Słowem Bożym z Księgi Ozeasza, bo bardzo ważną rzeczą jest, żeby żyć według tego Słowa, to po prostu poznawać to Słowo. Księga Ozeasza, 4 rozdział, 6 wiersz mówi, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja Cię odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. I 6 rozdział, 3 wiersz. Starajmy się poznać, więc poznać usilnie, poznać Pana. A że Go znajdziemy, pewne jest tak, jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I wiersz 6. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń.
I tutaj z tego miejsca dowiadujemy się, że Bóg mówi, że lud ginie z braku poznania. Poznania kogo? Poznania Boga, poznania Jego woli, poznanie Jezusa Chrystusa. Może przykro jest to stwierdzić, ale przypuszczalnie w tych stronach, w których tutaj teraz mieszkam, dowiedziałem się, tu byli rodzice wierzący, tu wierzący, tam dziadkowie wierzący, a gdzie są dzieci, gdzie są wnukowie? To jest straszne. Jeżeli po prostu chce się, żeby istniało pokolenie, które zna swojego Boga, to rodzice powinni poznawać Boga, poznawać Jego wolę, poznawać to, jak mają żyć i przekazywać swoim dzieciom, żeby to pokolenie znało Boga i żeby trzymało się według Słowa Bożego. I tu Bóg mówi, że jeżeli nie będzie poznania, dlatego ginie lud. I często jest tam, gdzie jest kładziony nacisk na poznanie Boga, na poznanie Jego słowa i życia według Słowa Bożego, zbory się rozpadają i niektórych już nie ma. Ale tam, gdzie zbór się trzyma Bożego słowa, to po prostu zbór i zachowuje to słowo, wtedy jest zdrowy i ten zbór trwa, tak jak jest napisane w Księdze Objawienia. I Pan Bóg tu mówi konkretnie, że ja chcę miłości. Często można składać różne dary, całopalenia, ale bez miłości to nie ma sensu. A Bóg chce miłości i poznania Boga, a nie całopaleń. To jest to, czego Bóg najbardziej oczekuje od swojego ludu. Teraz przejdę do listu do Filipian. Są miejsca, które czytane. Czasami się otwiera tą Biblię, myśli, wszystko już było czytane. Myślę, że tak. Może niektórzy przeczytali Biblię w ciągu roku całą, a więc może parę razy przeczytali, a więc znamy to słowo. Ale ważną rzeczą, żeby sobie to słowo przypominać, żeby to słowo mieszkało w naszych sercach, żeby wiara się wzrastała w nas, bo wiara jest ze słuchania, a przede wszystkim, żebyśmy stali się wykonawcami tego słowa. I apostoł Paweł, gdy miał spotkanie z swoim Panem Jezusem Chrystusem, jego życie się zmieniło o 180 stopni. Wcześniej on był po prostu człowiekiem, który był gorliwie swoim zakonem. Zakonie pisze, co do zakonu, to rozdział 3 od wiersza 7. Apostoł Paweł był człowiekiem co do zakonu bez nagany, był żarliwością w tym swoim po prostu ugrupowaniu religijnym, prześladował Kościół, był obrzezany, miał dobrą pozycję, był czystym Hebrajczykiem, miał obywatelstwo rzymskie, ale zobaczmy, co pisze w 7 wierszu. Myślę, że warto brać przykład z apostoła Pawła, sam nawet też do tego zachęca. A co mi było zyskiem, to wszystko uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Apostoł Paweł, gdy poszedł za Panem Jezusem Chrystusem, on stał się konkretnie jego naśladowcą i dla niego, tak jak tam wcześniej pisało już w Księdze Zakonu, poznawać Boga, dla niego poznanie Jezusa Chrystusa było najcenniejsze w swoim życiu. To, co posiadał, bogactwo, tytuły, pieniądze, autorytet, z odpowiedniego ugrupowania był, to wszystko dla niego nie miało wartości. Poczytał to za śmiecie, inne przykłady mówią za gnój. A więc po prostu najważniejszą rzeczą, w życiu jego najważniejszą rzeczą było poznanie Jezusa Chrystusa, życie dla niego. I tutaj następne miejsce pragnąłbym przeczytać z listu do Kolosan, jak on naucza Kościół. On, widzimy, że był naśladowcą Chrystusa, on szedł, zwiastował Ewangelię, powstawały kościoły. I tutaj właśnie pragnę czytać pierwszy rozdział Kolosan od 9 i 10 wiersz, żeby zobaczyć, co apostoł Paweł, o co się modli. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I tu apostoł Paweł, dość, że sam poznał Boga i tak samo mówi, że on się modli, on dąży i on prosi Boga o to, żeby wierzący w Kolosan doszli do poznania, żeby ich po prostu pragnieniem i dążeniem było poznawanie kogo? Woli Bożej.
Dalej pisze, jeżeli poznajemy wolę Bożą, to nie możemy być bierni. Nie możemy być tylko takimi, że poznajemy, jak tu często jest mówione, poznanie nadyma, jestem kimś, może mam jeszcze jakieś tytuły. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby poznawać Boga Ojca, Jego wolę, poznawać Jezusa Chrystusa i przede wszystkim stosować się do tej woli Bożej. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Wzrastają, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznaniu Boga. I tu apostoł Paweł dalej modli się o to, żeby wierzący wzrastali w poznaniu Boga. Nie, że poznałem i już sobie mogę spocząć na laurach. Nie, mamy wzrastać w poznawaniu woli Bożej, a tu piszemy w poznawaniu Boga. I tutaj apostoł Paweł mówi, abyśmy postępowali, jak mamy postępować. W sposób godny naszego Pana, w sposób naszego Pana, Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który zmarł, który położył swoje życie za nas, bo tak nas ukochał. I ciekawą rzeczą jest, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Tak postępować, żeby to się Panu Jezusowi podobało. Możemy sobie zadać pytanie, jak postępujemy, jak żyjemy, czy nasze zachowanie, czy nasze słowa, czy nasze myśli jest godne naszego Pana, czy to się podoba naszemu Panu. Jak żyjemy między bratem, siostrą, żoną, mężem. Dalej apostoł Paweł naucza nas, abyśmy wydawali owoc w każdym dobrym uczynku. A więc ważną rzeczą jest przynosić owoce. Jak ostatnio żeśmy czytali w środę, Ojciec będzie uwielbiony, gdy przyniesiemy wiele owoców i staniemy się Jego uczniami. A więc poznawając wolę Bożą, poznawając Boga, stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa. Wiemy, jak mamy postępować i od nas zależy podjęcie decyzji, jak postąpimy. Ale mamy postępować tak, żeby wydawać dobre owoce. W liście do Efezjan jest napisane, jak było mówione, że zbawieni jesteśmy z łaski, ale mamy celować w dobrych uczynkach. Mamy te uczynki czynić. I tutaj apostoł Paweł potwierdza to, a więc ważną rzeczą jest, żeby nasze życie było nacechowane dobrymi uczynkami. Bóg nas zbawił i dlatego z wdzięczności dla Niego, mając Ducha Świętego, który mieszka w nas, bo jesteśmy świątynią Jego, On nam pomoże czynić te dobre uczynki, żeby się podobać naszemu Panu. W drugim rozdziale tego samego listu są napisane jeszcze takie słowa. Drugi wiersz. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia i poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. A więc następną rzeczą, kto się narodzi na nowo, jest dzieckiem Bożym i uczniem Pana Jezusa Chrystusa, ma poznawać Boga Ojca, wolę Boga Ojca i ma poznawać Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus, po co przyszedł, jak postępował, jak żył, co dokonał na krzyżu, co dokonał na Golgocie, co dzięki niemu mamy, dlaczego jesteśmy w Chrystusie, co mamy, gdy jesteśmy w Chrystusie, to mamy poznawać. I tutaj widzimy, że w tym wierszu jest napisane tajemnicą Bożą, a tą tajemnicą jest Chrystus. Naprawdę, gdy będziemy zagłębiać się, czytając Boże Słowo, listy przeznaczone są do Kościoła. Aby Kościół był zdrowy, musi czytać po prostu Słowo Boże, musi je poznawać i żyć według Niego. Ważną rzeczą jest, aby nie być tylko słuchaczem, ale wykonawcą, bo Jakub mówi, że wykonawca będzie błogosławiony w całym swoim działaniu. I teraz pragnę przeczytać trzeci rozdział listu do Kolosan. Sądzę, że to jest wspaniały rozdział. Gdy po prostu będziemy go czytali, zwróćmy uwagę, tu prawie co drugi werset jest polecenie. To nie jest słowo tak powiedziane na wiatr. To jest polecenie. Żyjemy tak, jak brat Stasiu mówił. Mamy duch, ducha i ciało. Obecnie mamy jeszcze tą cielesną naturę, która ma swoje pożądliwości i dąży do wykonania swoich pożądliwości. Duch pożąda przeciwko ciału, ciało przeciwko duchowi. I tutaj po prostu musimy dokonywać wyborów. I ten list, i ten rozdział konkretnie nam mówi,
jak mamy żyć, jak postępować. Będę czytał wiersz po wierszu. A tak, jeśli zbudzeniście z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Pierwsze, jeżeli jesteśmy zbudzeni Chrystusem, jesteśmy dziećmi Bożymi, narodziliśmy się na nowo, naszą odpowiedzialnością jest szukać tego, co jest w górze. Tam, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. To jest ważna rzecz. Nie, nasze priorytety powinny się zmienić. Nie dążenie za bogactwem, za chwałą, za tym, co oferuje ten świat. Drugi wiersz mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jest tu rozjaśnianie. Myślę, że każdy z nas może sobie to pięknie rozwinąć. Co jest na górze, o czym myśleć, a co jest na ziemi. I tu trzeci wiersz stwierdza, że umarliście bowiem, życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie z Nim w chwale. Tu jest obietnica, która tyczy się do Kościoła, że przyjdzie taki czas, że Chrystus się ukaże. Gdy będziemy żyć według Jego słowa, postępować tak, jak ono nam nakazuje i my się ukażemy z Nim razem w chwale. Piąty wiersz mówi, umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tu jest nakaz. To nie, że to zostało odjęte, podniosłem rękę, stałem się dzieckiem Bożym, nawróciłem się i mogę żyć jak chcę, Bóg wszystko zabierze. Bóg pomoże, Duch Święty pomoże, ale muszę dokonywać wyboru. I pisze tak, umartwiajcie, co w waszych członkach ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. A więc tu można by było dodać, gdybyśmy popatrzyli w inne miejsca Słowa Bożego, wiele jeszcze innych rzeczy. Obmowy, jakieś przypuszczalnie to się tak może toleruje. Grzech jakichś cudzołóstwa, ktoś mówi, o to jest grzech, ale obmowa jest takim samym grzechem. Niesnacki, jakieś swary, rozdzielenia, to są grzechy, bo Jezus zachęca, modlił się o jedność, o dobrość, żeby wszystko było w kupie, żeby Kościół się budował, żebyśmy się nawzajem miłowali. I tutaj w szóstym wierszu mówi, że te rzeczy, które ludzie czynią, z powodu właśnie tych rzeczy przychodzi gniew Boży. I przyjdzie w pewnym czasie gniew Boży na ludzi, którzy czynią bezbożność. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Był taki czas, gdy byliśmy grzesznikami, ludźmi nienarodzonymi na nowo, żyliśmy w grzechach, postępowaliśmy podobnie. Ale teraz, gdy narodziliście na nowo, wiersz mówi, odrzućcie, a więc tu jest następny nakaz, my mamy to zrobić, odrzucić to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Może ktoś się tym kiedyś chlubił, może szybko gada, może różne takie rzeczy, no w pracy różnych rzeczy się i zbereźnych słucha. Ale tu Słowo Boże mówi, narodziłeś się na nowo, stałeś się nowym stworzeniem. To, co było kiedyś, musisz odrzucić, a więc to nie ma być prawa w twoim życiu. Dziewiąty wiersz, następne polecenie. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka, a przyoblekliście się w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy innym stworzeniem, że oblekliśmy się nowego człowieka. Właśnie ten duchowy człowiek jest inny. Ten duchowy człowiek odnawia się ustawicznie, powinien się odnawiać ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Nas stworzył Bóg. I tak powinniśmy się odnawiać na obraz Boga, na obraz Jezusa Chrystusa. W odnowieniu tem nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani. Następne polecenie. Przyobleczcie się. Bóg nas nazywa wybranymi, świętymi, umiłowanymi. Jesteśmy Jego dziećmi, dziedzicami, synami, braćmi. To wszystko mamy w Chrystusie. I następny, jeżeli tym jesteśmy, to naszą odpowiedzialnością jest przyobleczcie serdeczne współczucie, dobroć,
pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I widzimy, że te rzeczy powinny być w naszym życiu. I teraz też możemy się skontrolować każdego dnia, czy to jest w nas, czy w nas tego nie ma. Jakie jest nasze życie, postępowanie, co się jeszcze pokazuje. Jeżeli po prostu jest coś nie tak, to jak już tu było mówione, możemy zawsze przyjść i prosić naszego Pana o przebaczenie. Ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I najważniejszą rzeczą jest znów miłość. Miłość. Pan Jezus dał przykazanie miłości. Po miłości ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami. I przyobleczcie się w miłość, to jest nakaz, żeby miłość była w sercach naszych, żebyśmy miłowali siebie nawzajem, ale nie tylko siebie nawzajem, ale także miłować swoich nieprzyjaciół. Następny, 15 wiersz. W sercach waszych niech rządzi co? Pokój Chrystusowy. W sercach musi być pokój, a nie pokój. Duch Święty jest duchem pokoju. Duch Święty nie daje rozgoryczenia, niesnacek i niepotrzebnych rzeczy. Duch Święty prowadzi do pokoju, do radości, do jedności. Do którego? Do pokoju jesteśmy powołani. W jednym ciele bądźcie wdzięczni. Następne polecenie w wierszu 16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jednych drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I tutaj Słowo Boże, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Słowo Boże jako osoba pragnie w nas mieszkać. Słowo Boże to Jezus Chrystus. Słowo Boże jest duchowe, jest duchem. Słowo Boże pragnie nas mieszkać. I jak mieszkać? Mieszkać w nas w obficie. Gdy będzie mieszkało w nas w obficie, gdy będzie przepełnieni Jego Słowem, będzie nas wypełniało, napełniało i będziemy starali się żyć tak, aby się to naszemu Panu podobało. Wszystko, cokolwiek czynicie, 17 wiersz, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu i Ojcu. A więc widzimy, że wszystko, cokolwiek, i w mowie, i w uczynku, wszystko czynimy w imieniu Jezusa, dziękujemy Bogu. I 18 nam wiersz mówi, tu są polecenia, też je przeczytamy, polecenia dla żon, dla dzieci, dla mężów, dla sług, dla panów. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony, nie bądźcie dla niej przykrymi. Są tu polecenia, że mam miłować swoją żonę, nie być dla niej przykrym. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Takie ma być postępowanie dzieci w stosunku do rodziców, aby Pan miał w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgaryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały do duchu. Do nas też jest polecenie, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować w rodzinie, pomiędzy żoną, pomiędzy dziećmi. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz szczerości serca jako ci, którzy boją się Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. I tu widzimy znów takie słowa, że słudzy mają być posłuszni we wszystkim, służąc niepozornie, ale służąc tak jak dla Pana. Wiemy, że teraz sług nie ma okresu niewolnictwa, ale tutaj w tej sytuacji możemy to po prostu też wziąć do siebie jakąś naukę, żyjąc i pracując w pracy, też po prostu muszę umiejętnie postępować i po prostu co robić, to nie tak fuchę odwalać, ale robić tak jak dla swojego Pana Jezusa Chrystusa, a mojemu przełożonemu, niestety, trzeba być podległym, posłusznym i po prostu, żeby Bóg miał we wszystkim upodobanie. Wiedząc, tu już jest zachęta i obietnica,
że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służymy. Żyjąc na ziemi, postępując, powinniśmy mieć to na uwadze i cieszyć się z tego, że mamy skarb w niebie, mamy obietnicę życia wiecznego, że będziemy żyć razem z Jezusem Chrystusem, że będziemy mieć nagrodę. Za naszą zapłatą jest dziedzictwo, które otrzymamy w wieczności, gdy tutaj umrzemy. Życie może się wydaje długie na tej ziemi, jak się jest małym dzieckiem. Ale po prostu czym człowiek starszy, to już to życie coraz to krótsze się staje. Ostatnio brat pastor też tak mówił, 70-80 lat. I taki jest wiek Boży, tak pisze w Biblii. Nie? Jeżeli mój tato zmarł 16 lat temu, miałem tam 40 lat, wydawało mi się, że on był już człowiekiem, no już miał swoje lata, był starszym. Obecnie mam tyle lat i myślę, nie jestem taki starszy, ale jak było mówione na kazaniu 70-80 lat, to tak policzyłem w tamtą stronę, patrzę, 14 lat to też niedużo i Bóg może mnie wziąć. A więc życie przeleciało, teraz patrzę, przeleciało bardzo szybko. I tutaj właśnie, jakie powinno być nasze życie, postępowanie. Żebyśmy żyli w sposób godny Pana, przynosząc Jemu owoce. I zobaczcie, dalej pisze, panowie bądźcie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie, rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Tak samo Pan, gdy jest wierzący, powinien wiedzieć, jak żyć, jak postępować, bo ma swojego Pana w niebie i po prostu odniesie od Niego zapłatę, otrzyma. W modlitwie bądźcie wytrwali, czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejmna, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Myślę, że ten rozdział i parę wierszy z czwartego wiele nas nauczyły. Nie wiem, na pewno wszystkiego żeśmy nie zapamiętali. Może ktoś jest taki dobry, że to wszystko zapamiętał. Ale po prostu czytając Boże Słowo, ucząc się z Niego i gdy ono się zgromadzi w naszych sercach, my będziemy wiedzieli, jak żyć, jak postępować. Zdrowy Kościół to jest ten, gdzie po prostu jest zachowywane Boże Słowo, gdzie są widoczne owoce Ducha Świętego. Często są wielkie cuda niewidy, które się widzi. Ludzie czynią cuda, moce, a życie odbiega od Słowa Bożego. To nie jest Boże. Wiele przyjdzie osób w dniu sądu, gdy spotka się z Panem, będą zaskoczeni, a będą się uważać za wierzących, bo wielkie cuda i rzeczy czynili. A Pan mówi, czyniliście bezprawie, nie znam was, nigdy was nie znałem. To są przykre słowa. A więc najważniejszą rzeczą jest, jako narodziliśmy się na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami Jego Królestwa, abyśmy zachowywali Boże Słowo, choć niewielką masz moc, ale zachowałeś Boże Słowo. To Bóg ceni i Bóg od nas oczekuje, aby ten Kościół wzrastał, rozwijał się. Ważne jest, żeby opierał się na Bożym Słowie, nauczał się Bożego Słowa, żeby każdy był uczniem Jezusa Chrystusa, uczył się z Bożego Słowa, jesteśmy w dobrej sytuacji, mamy to Słowo, możemy się uczyć, a przede wszystkim poznawać Boga Ojca, Jego wolę, poznawać Jezusa Chrystusa i być wykonawcami Bożego Słowa. Amen.